tvpodkarpacie.pl. W drugim dniu Triduum Paschalnego upamiętniamy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jeden z najważniejszych momentów dla każdego chrześcijanina. Zaduma nad męką pańską poprzedza dzień zwycięstwa życia nad śmiercią, a więc zmartwychwstania Jezusa. Tradycyjnie ulicami Sanoka tysiące wiernych uczestniczyło w drodze krzyżowej. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Pan Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił. Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie go krzywdzą. Z miłości do nas bierze krzyż na swoje ramiona. Boże, spraw prosimy, byśmy chętnie podejmowali krzyże nasze i naszych bliskich. Czuwaj nad nami, byśmy nie byli krzyżem dla innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
rozpoczęliśmy różańcem, dziesiątkiem różańca, zakończmy również uwielbiając idącą na drodze krzyżowej również Maryję, Matkę Bożego Syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Jezus. Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nasz doczesny świat podpowiada nam, że grób jest końcem. Dlatego trzeba życie wykorzystać. Trzeba nasycić się wszystkimi możliwymi przyjemnościami. Trzeba mieć marzenia i realizować je z wielką konsekwencją. Bo ludzkie życie jest kruche, bo tak niewiele trzeba by się skończyło. A potem już tylko grób i wspomnienia tych, którzy zostali. Wiara mówi nam coś zdecydowanie innego. Wiara mówi nam, że grób jest bramą zmartwychwstania. Panie Jezu, stoimy przy Twoją drogą. Jeszcze jest zamknięty. Jeszcze swoją obok żołnierzy pilnują, abyśmy nie wnieśli Twojego ciała. Nie jesteśmy smutni, bo my już wiemy, ten grób zaraz będzie pusty. Tak samo jak każdy inny grób. Dlatego teraz pragniemy objąć naszą modlitwą wszystkich, którzy stoją nad drogą spoczają, którym żal i smutek zasłania nadzieję. Dotknij ich swoją delikatną miłością. Niech promień Twojego zmartwychwstania przeniknie ich serca. Pierwszą drogę krzyżową odbył sam Pan Jezus po Jerozolimie, na Golgotę, na śmierć. W całym świecie chrześcijańskim odprawiane są drogi krzyżowe. I każdego roku coraz to więcej wiernych przyłącza się do tego nabożeństwa. Znane są kalwarie, gdzie od wieków pątnicy idą, odprawiając drogę krzyżową. Ostatnio modne, muszę ja takiego określenia, stały się ekstremalne drogi krzyżowe, a od wielu lat ulicami naszego miasta również na zmianę, raz od ojców franciszkanów, raz z naszego kościoła, wyrusza droga krzyżowa. Idziemy z odpowiednimi intencjami i dziś dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam piękny wieczór, noc, abyśmy mogli przejść w ciszy, zadumy i refleksji tę drogę krzyżową, którą przechodził Jezus w Jerozolimie. Dlatego też dziękuję Wam wszystkim w imieniu Ojca Gwardiana i wszystkich kapłanów pracujących w naszych parafiach, za tę obecność, za świadectwo wiary, bo to jest piękne, kiedy ta wielka rzesza nas idzie w milczeniu, w skupieniu i z jakąś zapewne intencją. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. TV Podkarpacie.pl